Hej, z tej strony Kasia. I Paweł. Tym razem opuściła nas kota, ale to jest bardzo ważna sprawa. Ma spanko na szafie. Tak, dokładnie. Stopniwo. Kurde, tak blisko, tak daleko. W każdym razie, przechodzimy do Was z nowym odcinkiem naszej już tradycyjnej serii o lektorach szkolnych. Tak. A tym razem... Ja przepraszam tylko tak z góry, bo ja tutaj będę się posługiwał ściągą na telefonie, ale mam za dużo faktów wypisanych i jestem dzisiaj za mało wyspany, żeby rzucać nimi z głowy. Tak, Paweł jest od czwartej na nogach i staram się go poić kofeiną, jak tylko przyszedł. Niestety nie mogę mu jej podać dożylnie, a byłoby lepiej. W każdym razie tutaj jest profesjonalne notatki na telefonie. Ja mam takie, pewnie nie będzie widać, ale z jednorożkiem. Zrobimy zdjęcie i damy przebitkę. Okej, no dobrze. Chłopi, Stanisław Tajmont. No właśnie pytanie, czy... Cztery tomy. Tak, Stanisław, Władysław, Stanisław, jak to z tym Raymondem było i czy Raymond? A, to też jest dobra anegdotka, tak? Bo Paweł mnie wyraczył też przed nagraniem. Tak, to ja tak od razu zacznę, że zapis w księdze metrykalnej to jest Stanisław Raymond. Raymond, przepraszam. Także nie wiadomo, bo też występowało jako Raymond, jako Raymond. Także w bardzo kolega. Różnych... Tak, kolega o nim właśnie pisał kiedyś w liście per Raymond. Także bardzo różne. A Władysław to w ogóle jest pseudonim, który on sobie przyjął wymyślił. Po prostu? Tak, przyjął, okay. Więc... Ja bym się nie zdziwiła, jakby z tym przekręcaniem nazwiska to było takie kumpelskie trollololo. Mogło tak być. Ale życie. Jakie ogólne wrażenia o lekturze? Ciężko było. Tak, ciężko było. No. Tutaj się zgadzamy w pełni, już o tym gadaliśmy przed nagraniem, ale rzeczywiście no ja muszę przyznać, że dotarłem tylko do końcówki lata. Ja dzisiaj skończyłam, ale muszę wam powiedzieć, że jedynym powodem, dlaczego skończyłam tę książkę, to jest audiobook. Gdybym miała to czytać w papierze, to bym nie przeczytała. I tutaj też chciałam wspomnieć o wydaniu, bo wydanie mam piękne. Ale piękne do stania na półce. Wygodne do czytania, bo tutaj jest twarde i ładnie sklejone, ale papier jest biały, więc razi w oczy i mam takie drobne mróweczki, czy tam jak to się tam nazywa i to boli. No i poza tym wtedy też się człowiek nuży i bierze spanko. Tak. Tak. Więc audiobook. Prędkość razy dwa i jest git. Bo znalazłam też taki audiobook, który jest idealny na bezsenne noce. Puszczasz na normalnej prędkości, 15 minut i śpisz. Ja myślę, że właściwie każdy audiobook tej książki byłby idealny. Zwłaszcza, że nie wiem, przynajmniej ja czytając tak dość regularnie gubiłem wątek, bo po prostu momentami to jest tak chaotycznie napisane i te przeskoki, nie wiem, przynajmniej tak. Tak ja to odczułem, że te przeskoki, zarówno podobnie. Tematyczne, jak i językowe, były trudne do nadążenia i to trochę wyglądało jak taki niskobudżetowy serial Netflixa, który jest po prostu tak zmontowany, że no ciężko się to... ciężko się śledzi fabułę po prostu. Ja też znam, to nie jest trochę takie żyćko. Na zasadzie tu się dzieje coś tam, a gdzieś innego się dzieje co innego i to tak skacze. Tak. Więc... też poniekąd może to być usprawiedliwione, ale no, kiepsko się to czyta. Tak, znaczy tutaj muszę zacząć moją obronę twierdzenia o tym, że chłopi to jest trochę taka blok ekipa i ja ten temat jeszcze potem rozwinę, ale też zauważam podobieństwa montażowe. Znaczy, żeby nie było, ja nie jestem jakimś koneserem blok ekipy. Pozdrawiamy koneserów blok tak, ekipy. Natomiast w ramach przygotowania merytorycznego do nagrań obejrzałem sobie kilka odcinków i tak, bo zdecydowanie ten montaż mi się skojarzył. Bo zaczęło się od tego, że właśnie napisałam do Pawła, że kurczę, totalnie wiem, czym są chłopi. Chłopi to jest blok ekipa po prostu czasów Raymondowych. Tak. No ale może się będziemy bronić z tej tezy później. Tak, będziemy. Okej, okay, a z jakichś pozytywów? Z pozytywów tam jest bardzo dużo fajnej takiej, no właśnie takiej obyczajówki, bo to jest naturalistyczne momentami, bez jakiegoś takiego świątobliwego na pokaz upiększania wielu rzeczy. No, mi się bardzo podoba na przykład to, jak jest przedstawiony ksiądz Dobrodziej, który po prostu no jest... Wszyscy tak, możecie! No ale tak patrząc, to taki swój chłop wie, co z kim załatwić. Tak, to prawda. Kogo poklepać, kogo w łeb strzelić, żeby to wszystko działało. No taki życiowy chłop, no naprawdę. Mhm.
To nie jest świątobliwy pasterz grzesznej trzutki, tylko to naprawdę jest facet z krwi i kości. No i dużo tak naprawdę jest tych takich interakcji między postaciami, które po prostu można bez zarzutu uwierzyć i jak się odejmie od tego język. No, chyba tym największym problemem, znaczy problemem i zaletą jest język, bo z jednej strony właśnie mamy tą obyczajowość, to, że to przez to jest faktycznie takie realne, chłopskie, ale z drugiej strony jak się czyta tą gwarę, która swoją drogą nie jest jakąś taką prawdziwą gwarą dla konkretnego regionu, tylko ona jest taka bardzo wymieszana, ale nie wiem, bo to nie robiłam research, to się po prostu przez to ciężko brnie. A w moim wydaniu nie ma przepisów. Sięgnęłam po inne wydanie, w którym było, więc było trochę łatwiej. Ale no, bez tego to ciężko. No tak, no a z tym językiem to problem jest też taki, że no tak jak już w sumie wspomnieliśmy, on strasznie skacze. I są w zależności od tego, który typ narracji jest stosowany w danym momencie, no to mamy albo bardziej chłopski, albo mniej chłopski język, ale też z tym jak ten język chłopski jest wprowadzany, no to właśnie trochę jest uwierności tej gwarze łowickiej z tamtych czasów, natomiast z wywiadu z profesorem Janem Tomkowskim, który sobie przeczytałem na ten temat i z opracowań, które też tam czytałem, no to wychodzi na to, że raczej językoznawcy są w wielu kwestiach podzieleni, ale wszyscy przyznają, że niezależnie od tego, jakie były motywy stojące za tą decyzją, to no ta gwara jest mocno przez Reymonta miejscami skrzywdzona i w dziwny sposób wykorzystywana. I to właśnie trochę znowu wracamy do tej blok ekipy, że momentami mamy faktycznie język blokowisk łowickich, a momentami to tak widać, że po prostu taki inteligent stwierdził, że podejdzie na ławeczkę, wmiesza się w tłum, posłucha, jak mówią, coś tam zapamiętał, coś tam dopowiedział. I zrobił. I tak wyszło. No, tam też jest na przykład to określenie, że do Hameryki. No i to jest podobno bardzo charakterystyczne dla Świętokrzyskiego z kolei. Tak, tak. No dlatego tu jest właśnie dużo pomieszane jakichś takich różnych rzeczy, które się Reymontowi wydawało, że tak ludzie mówią, ale... Ale czy dokładnie tak było? No nie wiadomo, ale to w sumie trochę drugorzędne, tylko przez to, że to nasycenie chłopskością języka w stosunku do jego kwiecistości mocno fluktuuje, to no momentami ciężko się przez to brnie. Dużo ciężkich słów. Przez ten spiętrzony ocean kwiecistości wymowy. O Boże. Tak to jest, jak inteligent mówi o chłopstwie. Dobrze, to ja tutaj pojadę trochę z niższego tonu. Tylko w sumie nie wiem o czym. O, dobra, to są moje profesjonalne notatki. Pierwsza z nich to, czy chłopi, aby na pewno są tacy religijni? No, nie bałdzo, no, nie bałdzo. To właśnie, ja mam... To jest coś, co dla mnie jest też trochę humorystyczne, no bo mamy taką postać jak Rojo, który jest takim obywalcem świata, on tam był w Jerozolimie, tutaj czyta z nabożnej książki w ogóle i opowiada ludziom, i to chyba było w pierwszym tomie, w jesieni, jest taka anegdotka o tym, że to Pan Jezus oswoił pieski. To było takie... lol. No ale cóż, no jakby taki urban legend, tak? No jakby wilk szczekał, jest pies i teraz psie musisz odrobić swoją dolę, bo szczekałeś na Jezusa. Ale znam takie fora strony na fejsie, gdzie nadal by to przeszło, więc... Tak, ja zupełnie nie widzę powodu, żeby to się nie zdezaktualizowało. Tak, ale prawda. W ogóle to takie wręcz neopogaństwo, które tam momentami... No tak, bo z jednej strony tutaj kapitalne. Bóg jest taki ważny, tak. Tutaj wiara, coś tam, jak grzeszysz i twoje oko jest źródłem grzechu, to wyłup sobie oko. No a z drugiej strony dziady albo ten rytuał z obnoszeniem dziecka po domu, taki też pogański. No tam było sporo takich zwyczajów. No tylko znowu, no to jest coś, co znowu się nie zdezaktualizowało, bo jak spojrzymy na dzisiejsze praktyki religijne i około religijne, to nadal dużo można takich elementów odnaleźć. Tak, to było takie bardzo bezpośrednie, no tak. Było chociażby, że człowiek umiera i jego dusza leci jak ten ptak do wyraju. I to jest jakby kropka w kropkę z mitologii słowiańskiej, bo jakby
te wierzenia, że tak powiem, oryginalne, to było właśnie kwestia wyraju, do którego się odlatuje pod postacią ptaka. Znaczy dusza odlatuje pod postacią ptaka. Więc to jest takie bardzo przełożone, wręcz wyjęte. Nie, no zgadza się. Także religijni może i tak, ale to bardziej tak na zasadzie religijności takiej magicznej i takich trochę guseł zabarwionych mocno chrześcijańsko, ale tylko zabarwionych chrześcijańsko, a niekoniecznie mających wiele wspólnego z faktycznymi dogmatami. No dobra, tutaj znowu mam blok ekipa, dużo pogaństwa i niewinna femme fatale. No tak. To właśnie, Jagusia. Bo to, co ktoś opowiada o tej książce, to ma trochę jakby inne zdanie na temat tej postaci. No ale to ty jesteś tutaj naczelną feministką, więc oddam ci pole. Nie, no jakby dlaczego, no. Halo. W sensie, ja ją trochę rozumiem, bo często to jest, że o, to ona przyniosła to zgorszenie, a w sumie jak się wczyta człowiek w tę książkę, to była taka trochę ciamajda, że tak przypadkiem, no bo o Jezu, on się tak popatrzył i tak smutno, jak, że, no bo taki dobry chłopak, no to jak go tak nie utulić, no. Czy ona była w tym taka zła i taka straszna? Nie, no to serduszko miała. No miała dobre serduszko, ale ja w ogóle mam wrażenie, że ona była, znaczy przez to, że była inna od jakby całej tej społeczności, nie zależało jej na ziemi, zatem była pierwsza we wsi i tak dalej, to bardzo dużo jakiejś takiej zazdrości i zawiści na siebie sprowadzała. No to pewno. Więc mam wrażenie, że ona przez to tak naprawdę została strasznie ukrzywdzona przez tą okolicę, no bo jest też inna kobieta w tej powieści, to jest chyba tam w Wiośnie opisane, która tam też jakby ma wesołe pożycie, ale nikt jej nie robi z tego powodu awantury. Bo nie jest taka ładna, bo jakby może nie aż tyle chłopa za nią biega. No może tak. No a tą na końcu wywieźli na taczce z gnojem. No tak, no. No potem tutaj... I to też przez jakąś plotkę, która w ogóle była wymyślona. Tak, no potem tutaj powiedzmy sobie szczerze, zdecydowanie gorszą świnią był Antek, więc... No to... Od tego możemy zacząć, że... Jak już w kogoś rzucasz kamieniem, to akurat nie tak. No ale w sumie też był taki motyw trochę właśnie feministyczny, gdzie ta inna kobieta, teraz nie pamiętam jak ona się nazywała, mówi o tym, że o, ten świat jest urządzony tak, że to przecież oboje grzeszyli, a to zawsze jej się dostaje. To ciężarną wypędzili z domu, to coś tam i coś tam. Tak ktoś siada, no ale zawsze tak było i tak być musi. No. Smuteczek, no, żyćko. To może ja tak przerwę rozważania merytoryczne moją rubryką stałą. Czyli fakt z wiadomej części ciała. Dokładnie. I fakt dzisiejszy jest taki, że poza różnymi tam metrykalnymi ciekawostkami związanymi z Raymontem, to on miał naprawdę ciekawe życie zawodowe. Dlatego, że z wykształcenia to on był krawcem. I to podobno całkiem nieźle zdał egzamin. Może tego tak ładnie opisywał te stroje. Możliwe. Może jakaś tam pasja została. Natomiast no, okazało się, że krawiectwo go nieszczególnie jarało. W związku z czym stwierdził, że poszuka łatwiejszego zarobku i zostanie aktorem. To się chyba do dzisiaj nie zmieniło, że bycie aktorem niekoniecznie jest łatwiejszym zarobkiem niż bycie krawcem. Zwłaszcza, że aktorem podobno był niekoniecznie najlepszym. Tak delikatnie rzecz ujmując, i zamiast w Warszawie to grał na przykład, grywał w Ozorkowie. Tutaj pozdrawiam moich znajomych z Ozorkowa, jeżeli oglądają. Gdzie jest Ozorków? Pod Łodzią. Okej. Okay. To jest Zgierza. I znowu pozdrawiam moich znajomych z Ozorkowa. Natomiast... no tak, no generalnie mu ta kariera aktorska nie poszła, ale trochę poszedł za ciosem i chciał zostać księdzem. Ale mu się nie udało. I wtedy wpadł na pomysł swojego życia, jeżeli chodzi o kwestie zarobku i statusu materialnego, bo aż do momentu otrzymania Nobla no nigdy tyle kasy nie zarabiał i został spirytystą i był dosyć uznanym medium. I na tym tak naprawdę najwięcej kasy zarobił, bo pisarzem aż do końcówki swojego żywota poczytnym nie był. No i tak, i to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Raymonta.
właśnie. Dobra, wracając do tematu Jagdy i postaci, bo tutaj w sumie oboje nawiązywaliśmy do też wątków, które się pojawiają w tomie drugim, trzecim czy czwartym, a w zasadzie do którą jest tylko tom pierwszy. Jakie są twoje teorie na ten temat? Dlaczego tylko jeden tom? Znaczy, moja teoria jest taka, że mogłoby się to przyczynić do zdecydowanego zwiększenia śmiertelności wśród młodzieży szkolnej, gdyby kazali im czytać wszystko. Mhm. Też tak myślę, że jakby pierwsza sprawa to jest to, że gdyby... Znaczy ja i tak nie przeczytałam pierwszego tomu w liceum, więc jakby czytałam streszczenie. Przyznaję bez bicia. Ale to faktycznie jest tak, że takie najważniejsze cechy charakterystyczne dla gatunku, jakby na podstawie których można omówić, czy kwestie charakterystyczne dla epoki i tak dalej, są zawarte w tym pierwszym tomie i jakby to wystarczy. Ale wydaje mi się, że dużo ciekawsze są kolejne od tego pierwszego. Bo ten pierwszy jest jeszcze taki w miarę, a no tak, on tam się do niej uśmiechał, tutaj zrobili wesele, tutaj umarła krowa, w ogóle ta scena z krową. No, jest straszne. Nie, to jest jakby scena z krową i scena jak Kuba stwierdza, że o, powiedzieli mi, że w szpitalu ucięliby mi nogę i wtedy przeżyję, to utnę ją sobie sam. To są dwie najgorsze sceny w całych chłopach. W czołówce. No właśnie, ale w tym drugim, trzecim, czwartym tomie jest moim zdaniem ciekawiej, jest tak bardziej mięsiście, jest dużo jakichś takich namiętności, dzieje się fajniej, więc trochę szkoda, że nie czytamy tych części. I też na przykład ciężko mówić chociażby o tym, jak zmienia się Hanka, bo ona w pierwszym tomie jest taką straszną lebiegą, a potem staje się całkiem fajną postacią. No ale z drugiej strony, jakbym miała usłyszeć, że mam przeczytać wszystkie te cztery tomy, to chyba bym zwątpiła, na czym ten świat stoi. Czy nie wiem, ja... Nie, no ja przeczytałem pierwszy tom, jak byłem w liceum, czy w gimnazjum, już nie pamiętam, kiedy to się nie pamiętam, kiedy to się czytało, ale w każdym razie... No ale tak, no przeczytałem. No i teraz znowu przeczytałem i przeczytałem drugi... I nie, no to się nie stało łatwiejsze z czasem. Dla mnie się trochę stało łatwiejsze, ale to też znowu kwestia audiobooka. Druga sprawa to po raz kolejny dziękuję pani Dorocie Zięciowskiej, bo pokazała mi tą książkę z trochę innej perspektywy. I mimo tego, że tam jest tak różnie z tą akcją, różnie z tą prozą, to wbrew pozorom tam jest bardzo dużo tematów do grania. I swoją drogą muszę chyba w końcu sięgnąć po ekranizację tego dzieła. Bo tam jest dużo właśnie jakichś takich namiętności, dużo takich scen, które są emocjonalnie nacechowane i przez to trochę inaczej się patrzy na tę książkę. Ale to tylko ja. Ja nie. Nie, i tak summa summarum cieszę się, że się zmusiłam i przeczytałam tę całość, znaczy bardziej przesłuchałam, bo większość tej książki przesłuchałam w formie audiobooka. Ale z drugiej strony to było męczące. No to było męczące. Niewątpliwie. No dobra, to może jeszcze spróbujmy do końca obronić tę tezę o Block Ekipie. Nie wiem, czy jeszcze masz jakieś argumenty przygotowane? Zaczynaj, jeśli jakieś masz, bo może coś jeszcze wpadnie do głowy. Znaczy, no, jak dla mnie właśnie ta sfera obyczajowa jest chyba najmocniejszym argumentem, dlatego że właśnie tam jest to takie niekolorowane za bardzo i... No i to są takie historie, które oczywiście są inaczej opisane i... Ten chaos narracyjny nie jest aż tak wielki jak u Walaszka, ale... Myślę, że podobne. A, możliwe. Natomiast faktem jest, że tak naprawdę gdyby to właśnie streścić do jakiegoś 10-minutowego czy 15-minutowego odcinka, to zupełnie spokojnie można by to było rozpisać na postaci współczesne gdzieś właśnie na jakimś blokowisku albo gdzieś w jakimś małym miasteczku mieszkające, albo w sumie gdziekolwiek. Bo to jest po prostu uniwersalne. No i właśnie to jest zaleta można, tej książki, tak, że ona jest uniwersalna. Tak, to jest duża zaleta i to z tą Block Ekipą to w ogóle nie jest zarzut, bo jakkolwiek osobiście konoserem nie jestem, to no, z takiego czysto społecznego punktu widzenia to jest ciekawy fenomen. No tak, bo ludzie naprawdę tak żyją w niektórych miejscach. Znaczy, w wielu miejscach. Wszędzie da się znaleźć te motywy i to jest całkiem dobry i celny opis społeczny. I tak samo jest z chłopami. I to nie jest obelga, to jest komplement akurat. Tak. Tylko właśnie
Trochę szkoda, że wtedy nie było YouTube'a i nie można było tego skondensować do tych 15-20 minut mięsa. No, chociaż z drugiej strony ja będę broniła pierwszego opisu, bo jak czytałam to za pierwszym razem, to się męczyłam, ale jak czytałam to teraz, mając te 20 parę lat, to miałam takie wrażenie, że no, jest barwny, jest rozbudowany i tutaj za chwilę normalnie mógłby wlecieć jakiś smok, strzyga, mogłoby się dziać coś ciekawego, jakby... A potem tak, czekasz no, przez kolejne 700 stron. A potem kolejne 700 stron podobnych opisów. I nie ma strzygi ani smoka. No. No. Ale tak, no bo jakby te początkowe opisy naprawdę były takie, że ten świat fajnie się gdzieś zarysowywał, tylko że no potem to było przytłaczające. No tak, znaczy mnie to po prostu bardzo odrzucało, znaczy raz, że właśnie tym chaosem, z którego nagle wyłania się jakiś kobylasty opis. Mm. I nie wiadomo do końca, czemu ten opis służy, z wyjątkiem tego, żeby się Raymond mógł erudycją popisać. Mhm. I potem znowu wchodzimy w jakiś wątek i to z reguły zupełnie nie ten, który wcześniej był opisywany, no po czym znowu jest jakiś się opis. W połowie, nie? Dokładnie no, tak. Tak, to jest po prostu jeszcze jakby trochę slow motion tam dorzucili, to można no z tego zrobić. No i dlatego w sumie przez to slow motion i przez tą... inteligenckie słówko, retardację. Mówi się o tym, że jest to epopeja kolejna narodowa, epopeja chłopska, czy coś tam desem. Dobra, ja mam jeszcze tutaj dwie notatki, których nie przepuszczę. Pierwsze to jest opis wiejskiego kościoła w pierwszym tomie. Zdarzyło mi się kiedyś, będąc z dziadkami na wsi, być właśnie w takim wiejskim kościele. I to faktycznie do tej pory tak wygląda, więc to jest opis w punkt. Ja miałam wrażenie, że cofnęłam się do dzieciństwa, do tego czasu właśnie, jak zdarzyło się być na takim szybkościele wiejskim, z takimi właśnie babciami w chustkach na głowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to tutaj szapoba. No a druga sprawa to kiedyś to były czasy i szacunek dla starszych, a teraz to nie ma czasów. To chyba Arystoteles powiedział. W każdym razie na pewno już wtedy była to nie nowa koncepcja. Tak, znaczy, bo to jest takie całkiem zapewne, że często się mówi, że o, kiedyś to był szacunek dla starszych, kiedyś to były czasy. No tylko, że to jest powieść osadzona, mówi się, że to jest końcówka XIX wieku, chociaż tam nie ma takiej specyficznej daty. No ale jesteś stary i nie możesz pracować. Idź żebraj, bo nie będę cię utrzymywał, matko, ojcze. No i tutaj pokazuje się, że w tamtym czasie to jednak Bismarck miał lepszy pomysł na to, jak to rozwiązać, taki trochę bardziej cywilizowany. No natomiast tak, to rzeczywiście jest nie nowa koncepcja, że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, dziewczyny były porządne, a wódka smaczna. Welp. Nie, no dziewczyny były porządne. Nie, no i nadal są. Krasne jak te róże. Tak, natomiast wódka niestety poniewierała i poniewiera. Dla kogo stety, dlatego stety, dla kogo nie, to nie. Jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. Ja generalnie stwierdzam, że warto przeczytać fragment tej książki, albo kilka fragmentów tej książki. Może obejrzeć, to jest chyba serial bardziej niż film, z tego co kojarzę. I będę się musiała w końcu za to zabrać, ale żeby w wieku licealnym się męczyć i przeczytać wszystkie 4 tomy... No to już jest sport ekstremalny. Tak, tak. No chyba, że właśnie ścieżka dla wytrwałych. Chyba, że właśnie w tej formie audiobooka, gdzieś tam z jakiejś czystej ciekawości rozłożone w czasie, bo w takiej skondensowanej formie na zasadzie o Jezu, trzeba to przeczytać w tydzień czy dwa, to będzie boleć. Będzie boleć. Tak. Niemniej jednak myślę, że jakby całość dzieła jest warta zapoznania się z tym. Ja myślę, że to jest taka dobra rzecz do czytania sobie. Nie na zasadzie siadamy i czytamy i zakładamy, że mamy tam, nie wiem, nawet miesiąc czy dwa na przeczytanie tego. Tylko tak sobie powoli do tego wracamy. Z akcji wiele nie stracimy, ponieważ czytając to ciurkiem i tak nie wiadomo, co się dzieje. Więc zasadniczo można równie dobrze robić przerwy, bo to w ogóle nie wpływa. I tak sobie wracać, właśnie tutaj jakiś fajny opis, tutaj jakaś fajna scenka obyczajowa i tak to sobie leci, ale to właśnie do takiego, myślę, luźnego czytania raczej jest. Tak, bo właśnie na zasadzie układacie puzzle w długi zimowy wieczór i żeby coś leciało w tle, też bardzo spoko. No,
Czyli dosyć zgodna ocena nam z tego wyszła. No ja mam taki właśnie ambiwalentny stosunek. Z jednej strony bardzo doceniam, mi się podoba, a z drugiej strony umęczyłam się niemiłosiernie. Mm-hmm. No i tutaj też się niestety zgadzamy, ale może ktoś z Was się nie zgodzi i się tym podzieli w komentarzu. Tak, no i właśnie, nie mamy na kolejny miesiąc wybranej lektury, ale biorąc pod uwagę, przez jaką cegłę przerzuciliście nas w tym miesiącu, to proszę, proszę, zaproponujcie coś lżejszego. Ja pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu wrzucę jakąś skrzyneczkę na propozycje na Instagramie, ale też proponujcie tutaj. Potem zrobimy sobie jakieś głosowanie i wybierzemy, co będziemy czytać. A co, będą dwa głosy w puli będą? Czy... Nie no, ostatnio jeszcze została nam Romeo i Julia, został nam Macbeth z propozycji wcześniejszych, coś się wybierze. Coś się wybierze na pewno. Coś się wybierze. Proszę coś lekkiego. Może doktor Dolittle? Bo to były takie milutkie cieci z Pulerby. Pies, który jeździł koleją. Po zburszczonej goście. Koralina? Nie, to tam było. Nie, tego bym nie chciała czytać. Miłe i lekkie powiem. Karolinka, nie. Kurczę, było coś takiego z Karolcia. Karolcia, okay. Ale też miał jakiś taki magiczny korali, dlatego mi się to pomyliło.